Cześć. Cześć, pogoda dzisiaj burzliwa, kwiaty we włosach tam potargał wiatr. Jak zobaczyłem, jak ja tam jest dzisiaj potargany, to się związałem, bo stwierdziłem, że nie ma jak. Ale kurczę, w zasadzie to tylko na zewnątrz, na dworze, bo w branży to tak spokojnie, cichutko raczej w tym tygodniu było, nie? W branży raczej było cicho, rzeczywiście się niewiele działo, chociaż ja akurat na początku tygodnia byłem na fajnej całkiem imprezie. Huawei zrobił w Polsce premierę Mate'ów 10, czyli Mate'a 10, Mate'a 10 Pro i Mate'a 10 Porsche Design. I było fajnie, słuchajcie. Raz, że zobaczyłem z bliska Roberta Lewandowskiego. Co prawda selfika sobie... A dotknąłeś? Nie dotknąłem, ale byłem tak blisko, że jakbym tak się rzucił, to dałbym radę. A poza Robertem Lewandowskim, który jest ambasadorem marki i który chwalił się swoim nowym właśnie Huawei'em, niektórzy się śmiali, a dlaczego, że mu gdzieś tam iPhone z kieszeni wystaje. Była jeszcze Kaja z zespołem i w dzień po swoich 50 urodzinach i zagrali całkiem fajny koncert. Co ty, kobiecie, wiek wypominasz? Sama sobie wypomniała, słuchaj, no. No to w takim razie Kaja jest mówiła, jak wino. Mówiła, że śpiewamy jej 100 lat, bo... Ale śpiewa cały czas tak samo dobrze, nie? Śpiewa cały czas rzeczywiście tak samo dobrze. Mimo tego, że ja ogromnym fanem Kai nie jestem. Ja jestem. To po prostu, jest świetna po prostu. To jest jedna z tych kobiet polskich śpiewających, które potrafią śpiewać. Tak, to zdecydowanie jedna z najlepszych. Ale wróćmy do... Jeżeli chodzi o ciekawostki, słuchajcie, sam bym prawdopodobnie nie zwrócił uwagi, ale aż w tym tygodniu na początku napisałem newsa o tym, że Huawei można kupić taniej operatorską. Zwrócił mi na to uwagę zresztą Paweł Warzecha ze znanego Mobzilla. Z Mobzilli. Pozdrawiamy. Serdecznie. I rzeczywiście w Playu akurat, bo do cennika Playa miałem dostęp na początku tygodnia i sprawdziłem. Można te smartfony dwa, bo Lite'a i w Pro oba oczywiście w Dual SIM-ie kupić taniej, znacznie taniej niż na wolnym rynku, dlatego że jednego o 160 zł taniej, jeżeli pamiętam tego droższego, a drugiego o ponad 200. I jest oszczędność. Słuchajcie, specjalnie sprawdziłem w oficjalnym cenniku Play. Ceny, jeżeli chodzi o polski rynek, macie oczywiście w newsie, natomiast są to ceny rzeczywiście wyższe. Troszeczkę się zastanawialiśmy, powiem szczerze, w kręgu dziennikarzy, skąd wynika taki właśnie ruch. Miałem sygnały, że u innych operatorów też taniej, także sprawdźcie, gdybyście zamierzali kupować, bo smartfony naprawdę fajne. I po co przedpłacać, jeżeli nie trzeba, prawda? Z tym, że ja mówię o operatorach, ale słuchajcie, mówię o ofertach na kartę. W Playu one na karty są taniej, czyli 160 taniej, 155, bo będziemy musieli 5 zł za kartę. No ale starter sobie wydzwonicie i dokładnie, do piątki nie stracicie, no umówmy, 5 zł. Niekoniecznie Play, sprawdźcie u innych operatorów oczywiście również. Ja mówię o Playu, dlatego że o Playu wiedziałem na początku tygodnia, później już rzeczywiście czas mi nie pozwolił sprawdzić resztę operatorów, ale posprawdzajcie, gdybyście się zamachiwali na Mate Pro, który już od jutra jest dostępny, nie wiem czy wiecie, czy na Lite'a, który już jest w sklepach oczywiście od premiery, od początku tygodnia, to sprawdźcie, czy gdzieś nie jest taniej. Natomiast jeszcze jedna informacja, to prawda w newsie też pisałem, ale przy okazji, jeżeli ktoś ma rzeczywiście dużo pieniędzy i chciałby zamachnąć się na Porsche Design, to niestety dopiero w grudniu. Nie wiem, czy na święta, czy wcześniej, ale na razie jeszcze smartfona w sprzedaży. Bogatego stać, żeby poczekał. A skoro już o Huawei mowa, to jest jeszcze jedna rzecz. A tak, rzeczywiście. Będą certyfikować akcesoria, film trzeci, czyli ktoś, jakaś firma, nie wiem, no strzelam, firma X, chce wyprodukować, nie wiem, słuchawki, uchwyt, ładowarkę, cokolwiek, może się postarać o certyfikat Made for Huawei. Wtedy Huawei to sprawdzi, zbada i tak dalej, przetestuje i ewentualnie, jeżeli oczywiście ten dany producent będzie spełniał wymagania Huawei'a, urządzenie dostanie znaczek. To troszeczkę chyba zmienili politykę, bo zdawało mi się, słuchaj, od jakiegoś czasu, że starali się, ale zdawało mi się od jakiegoś czasu, że próbują produkować więcej rzeczy, nie tylko same smartfony, tak? No tak, ale wiadomo, że im więcej tych akcesoriów jest do wyboru na rynku, tym powiedzmy może być też w pewnym stopniu większa zachęta do zakupu smartfona,
A z drugiej strony, no, jeżeli ktoś produkuje akcesoria i będzie się mógł pochwalić certyfikatem dużej, uznanej firmy, no to od razu jakby podnosi prestiż tychże akcesoriów, bo to nie jest jakiś tam kolejny pokrowiec czy ładowarka, tylko to jest made for Huawei. No tak, tylko ciekawe jestem, jak z cenami będzie w takim razie. No, pewnie będzie drożej, tak jak w przypadku Apple. No, jabłeczne akcesoria, nawet jak nie są produkowane przez jabłko, no to są droższe niż podobne akcesoria, bo, nie wiem, do Samsungów na przykład. Słuchajcie, ja jestem całkiem zadowolony z akcesoriów, jakie proponuje Huawei. Wiecie zapewne, że ja testuję w tej chwili w Mate 10 Pro i przepraszam Was bardzo, ale dzisiaj, jutro prawdopodobnie jeszcze test nie stanie, bo wykańczam. Prawdopodobnie na początku przyszłego tygodnia w poniedziałek, ale nie o tym chciałem. Chciałem o tym, że w zestawie Mate 10 Pro mam ładowarkę szybką, tak? Dużą szybką ładowarkę. Mam słuchawki na USB-C kablowe, dlatego że on nie ma jacka. Nie wiem, czy pamiętacie. A do tego jeszcze mam przejściówkę właśnie USB-C jack, gdybym chciał nasuwać słuchawkami na jacka. Właśnie, teraz mi się przypomniało. Kluczyk oczywiście jest, pierdolony. Ale tego, kabelek. Co będzie te pierwsze Mate for Huawei, nie dali Ci. Bo pierwszym takim akcesorium podobno ma być taka przejściówka fajna z USB-C na HDMI. I to jest ta rzecz, której szukałem, dlatego że słuchajcie, te Huawei Mate 10 mają bardzo fajną rzecz, którą się chwalił zresztą prezes jeszcze na premierze w Monachium. Mianowicie można sobie kabelek podłączyć do USB-C, tylko po drugiej stronie musi być HDMI. Wtykacie w monitor, telewizor albo cokolwiek innego i macie mirroring tego, co jest na telefonie, na monitorze albo na telewizorze. Fajne, nie? Drobiazg, ale fajne. Ja mam takie bezprzewodowe i wolę nawet. No ja wiem, ale raz, że nie wszyscy mają bezprzewodowe, a dwa, że nie każdy monitor, no nie każdy monitor ma obsługiwać na przykład Wi-Fi, tak? Albo no tak, nie no, okej. W związku z tym równoległe światy. Czyli z jednej strony mamy telewizory, które oczywiście przesłanie obrazu bezprzewodowe, bo mamy i DLNA, i Wi-Fi Direct, i kilka innych jeszcze fajnych technologii. Natomiast tutaj po prostu ten kabelek można będzie sobie wetknąć wszędzie, bo w tej chwili trudno znaleźć jakiekolwiek urządzenie wyświetlające, które nie ma HDMI. No fakt, też gniazda. No, tu masz sporą rację. Chociaż nawet z wolnym gniazdem już może być problem. A nie wiem, no to ja... to już w kwestii, jaki macie sprzęt, no. Ale dobra, w każdym razie tak, kabelka, ja właśnie szukam kabelka, chłopaki no z Huawei'a, trenerzy tacy, którzy wiedzą dosyć sporo na temat technikaliów, mówią, że daje się kupić u nas, nie firmowy, stosunkowo tanio. Natomiast ja jeszcze jestem w trakcie poszukiwań. No tak, ale wiesz co, to może przejdźmy do kolejnej rzeczy. Tak na szybko, zaczynamy plotki o Galaxy S9. Podobno Galaxy S9 ma być szybciej, nie tak jak była S8 tam jakoś na wiosnę, tylko ma być już na początku roku, jeszcze może nawet w styczniu. Plota, oczywiście plota, dajmy spokój, nie do końca wierzmy, ale kurczę, może coś jest na rzecz. A pojawiły się jakieś plotki dotyczące tego, co tam Samsung do niego wkłada? Znaczy się, no na pewno będzie więcej, lepiej, bardziej, ale tak podobno mają być zachowane rozmiary wyświetlaczy. Nawet w Note 9 też ekran już nie urośnie. Ewentualnie trochę pewnie zmniejszą obudowę, zmniejszą ramki na pewno. A co zrobią? Od dawna już nie robili niczego z aparatami, tak? No, może dadzą podwójny aparaty, no. Prawda, bo Adam mnie poprawiał, ja mam tego i tutaj rzeczywiście jest pojedynczy, natomiast mogą rzeczywiście dać podwójny. No rzeczywiście, może być, bo przecież w Note dali, to czemu żeby nie? I to będzie, to no, będzie to są, straszna to nowość. To są ploty. Jak jesteśmy przy plotach, to jeszcze Chińczycy się chwalą. Taka firma Elephone. Oni generalnie są znani z tego, że usiłują podrabiać Samsunga. Najlepiej im to wychodzi w nazewnictwie, bo szykują ponoć taki telefon, który się nazywa Elephone S9. O, S8, słuchajcie, w branży chińskiej jest tyle, że to się, tego się nie da. Nieprzypadkowo mówię o tym zaraz po drodze, żebyście jakby złapali analogię. No i podobno ten Elephone S9 ma mieć, słuchajcie, elastyczny wyświetlacz. Tak, no jako że sporo firm zapowiada od nie wiadomo kiedy, że te elastyczne wyświetlacze będziemy mieli. Ale w Elephone nie liczcie na składany ekran. To będzie raczej coś takiego, jak było dawno, dawno temu w takim fajnym telefonie, który bardzo lubiłem, LG G Flex. Ekran był po prostu giętki. Można go było zwinąć w tytkę, w rulonik. On nie pękał tak szybko. Telefon był w pewnym stopniu elastyczny. Można było na przykład na nim usiąść,
i nic się z ekranem nie działo. Albo słuchaj, zagnął na boczkę. No trochę tak, może, tak, no może coś tam zrobił. No, wiesz, jest kawałek filmiku, na którym oni pokazują ten wyświetlacz i wiesz co, on wygląda identycznie jak ten od Flexa, który swego czasu na premierze G-Flexa próbowałeś złamać, wyginałeś go we wszystkie strony. No, ale wiesz, to jak to jest z infografikami firm chińskich, tam może być wszystko. Słuchajcie, ja bym się nie zdziwił, abyśmy po prostu zobaczyli kolejny zwyczajny smartfon z wcale nie elastycznym ekranem, tylko minimalnie może zaokrąglonym. I tyle. No, nie ma się czym ekscytować, myślę. Tak samo nie ma się co ekscytować nowym iPhone'em. Xiaomi! Przepraszam. Jakże mogłem zapomnieć o Xiaomi? Słuchajcie, telefon Xiaomi Mi 6. O Xiaomi nie zapominamy, pamiętamy każdego tygodnia o Xiaomi. Xiaomi Mi 6. Lubiany telefon, popularny. No i teraz można go mieć taniej, niestety tylko w Chinach. Fajne, na razie. Miarę poręczne rzeczywiście. No i słuchajcie, on ma standardowo 6 GB RAM-u i albo tam 64, albo 128 pamięci na dane. Ale... 64 zostanie. Zostanie 64, ale będzie można go kupić z 4 GB RAM-u, czyli trochę mniej RAM-u, ale też trochę mniej yuanów trzeba na niego wydać, bo trzeba wydać 2299 yuanów jedynie. Ja to sobie szybko przeliczyłem i to daje pi razy 6260 zł. Zapomnijcie w ogóle, że za tyle go u nas kupicie, ale no, możecie wypatrywać, jak nasadziliście się już bardzo na Mi 6, a nie macie za dużo kasy i nie chcecie czekać, aż ją odłożycie, to zobaczcie, bo to 4 gigami też powinien w miarę dobrze działać, no kurczę, 4 giga też nie ma. 4 giga to słuchajcie, potęga. Nie wiem, czy wiecie, ale pierwsza wyprawa na Księżyc, Apollo 11, miała komputer, który miał całe tam, w przeliczeniu umówmy się, bo wtedy nie stosowano jeszcze bajtów jako jednostki obliczeniowej, miał 4 kilobajty pamięci RAM. No to... I ludzie na Księżyc polecieli. No. Także jak kupicie Xiaomi czy dowolny smartfon... A teraz marudzicie, że wam się gratnie. Ludzie kochani. Możecie z Facebooka nawet skorzystać. A ludzie polecieli na Księżyc i wrócili na 4 kilobajty. Bez Facebooka. Kurczę, i bez selfie. Ale im się udało. No, ale tak zacząłem o tym iPhone'ie, bo nic ekscytującego, daleko, ale za to tanio. Za niecałe 200 zł możecie sobie kupić prostego, niedużego iPhone'a w Biedronce. Co ważne i na co bym zwrócił uwagę, jeżeli ktoś szuka telefonu malutkiego, to może sobie takiego iPhone'a sprawdzić, bo on ma tylko 4 cale i moim zdaniem niebrzydką obudowę, szczególnie w wersji niebieskiej, bo czarny no to wygląda jak wygląda. No i w zasadzie tyle, co mogę dobrego o tym telefonie powiedzieć. Co, trzeba się przejść do low-end po prostu, więc kurczę, no nie wymagajcie, że za 200 kupicie jakiś super smartfon. No ma dwa aparaty, 2 mega i VGA, ma cały gigabajt RAM-u, czyli tak więcej niż to, co na Księżyc poleciało. Ma 8 giga pamięci, trochę mało, ale ma też gniazdko na kartę. No i dobra, i starczy o tym iPhone'ie. Ruszyło się również w kwestii telefonów takich pancernych, bardziej na polskim rynku, bo taka chińska firma jest, która się Dogi nazywa, która sprzedaje, sprzedaje smartfony również w Polsce i oni zrobili takie dwa smartfony. Pancerniaczki. Raz, że odporne na warunki atmosferyczne, bo tam mają IP68. Ale mają też tą normę wojskową przynajmniej jedną, tak, nie? Tak, ma, nie, chyba oba nawet, dlatego że oba mają wzmocnione obudowy, sprawdźcie bardzo proszę, bo linki oczywiście jak zwykle na dole. Obujać. I one trochę tego jednego kata przypominają zwykle. Tak, dokładnie, i to ale ta S30. To nie zarzut. S30 przypomina kata S... Nie, S30. Dobra, Dogi S30. Przypomina kata S60. Bo udało tylko się. Tylko, że kat S60 miał dwa aparaty na zasadzie jeden normalny, drugi do zdjęć pod czerwieni. No tak, a tu są po prostu dwa. A tutaj są po prostu dwa obiektywy. Ale obudowa jest rzeczywiście tylna, po prostu wyglądają. Podobna w sposób niesamowity. No specyfikacje S30 ma... Fajną rzecz, bo ile S60 ten Dogi ma czytnik odcisku palca z tyłu, a tyle S30, jeżeli dobrze pamiętam, ma z boku. Aha, chyba tak. Wiecie co, sprawdźcie sobie na dole w newsie. One tam się detalami te telefony różnią, no wiadomo, jeden jest 30, drugi 60, więc muszą się różnić. No i Chińczycy twierdzą, że baterie mają niesamowite, bo duże tam mają. Blisko 6000 mAh, z tym, że to słuchajcie, to jest wartość nominalna. Ja bym to jednak z pewnym filtrem przyjął. 5000 może być, no.
W każdym razie, w każdym razie ci, którzy kupią, sprawdzą, jeżeli zechcecie się z nami podzielić uwagami na MGSM-ie w komentarzach, to bardzo prosimy, jeżeli ktoś się zdecyduje na któryś z tych smartfonów, bo... A może nam do testów dadzą? Można się odezwać, ale oni są jakoś bardzo zainteresowani chyba testami. No, natomiast tak, natomiast wiem, że u nas jest spore zainteresowanie tymi telefonami wzmocnionymi, w związku z tym myślę, że sporo ludzi będzie zainteresowanych, choćby porównaniem, nawet jeżeli nie kupowaniem, to porównaniem. Ja wciąż czekam na takiego flagowca. Taki flagowiec, ale z taką właśnie obudową, żebym sobie mógł nim rzucić o ziemię w pienie. Miałeś Kata, który był flagowcem o tyle, o ile miał wyjątkowy aparat fotograficzny. Ale to nie był poziom... O tak, no on był specyficzny. To był telefon do zupełnie innych zastosowań. Natomiast... Ale to nie był Galaxy S8, no, ani iPhone. Nie. Natomiast takim, którym można rzeczywiście rzucić... No Adam, no nikt nie zrobi ci flagowca, który będzie pancerny, że nie można było rzucać. To się nie uda po prostu. Prędzej już będzie można sobie kupić, nie wiem, czy można sobie kupić prosty telefonik, którym można rzeczywiście rzucać na wszystkie strony. Jeżeli chodzi o smartfony, już jest troszeczkę trudniej. Tutaj według mnie najfajniejszą firmą, która robi tego typu rzeczy, jest Kyocera, która u nas jest niestety niedostępna po prostu. Ale mieliśmy nieraz okazję obejrzeć smartfony Kyocery, te pancerne na... Taki wiersyk typu mi przyszedł do głowy. No. Zamarzyła się Kyocera i tak kupisz Hammera. No tak. Trochę tak. Te Kyocery nie dosyć, że są ładne, nie dosyć, że mają tam bardzo fajne pomysły designerskie, dobre, i takie typowo jakby technologiczne, jak to zrobić. Nie wiem, czy wiecie na przykład, że Kyocery jako jedne z pierwszych telefonów miały mieć przewodnictwo kostne. No, nie miały mieć, tylko miały. Już widziałeś, że działają. No działało, tak. Chodzi mi o to, że miały wyjść na rynek te telefony. Mm. To słuchajcie, jest bardzo fajna rzecz. Wyobraźcie sobie, straszliwy harmider, nie słychać normalnego telefonu. Przykładacie tutaj do kości szczęki, tak jak normalnie się telefon przykłada, i do ucha. I wszystko słychać. I wszystko słychać, tak jakby wam ktoś rzeczywiście mówił do ucha. W Mimixie jest, oni nie? Coś w Mimixie? No chyba Mimix ma. Chyba że w słuchawkach, ale przewodnictwa kostnego raczej nie ma. Coś tam takiego było. Ja podejrzewam, słuchajcie, bo to jest świetne rozwiązanie do momentu, kiedy się nie okazuje na przykład, że organizacje prozdrowotne potrzebują mieć certyfikaty. I wołają za taki certyfikat, na przykład, nie wiem, WHO woła od urządzenia takie pieniądze, że nawet dla dużego producenta okazuje się to rzecz nie do końca do przeskoczenia albo nie do końca opłacalna w rozliczeniach. To jest, wiecie, wprowadzenie nowego urządzenia z zupełnie nowym rozwiązaniem i zapłacenie za to mnóstwa pieniędzy. Nie? Także nie jest to rzecz trywialna. To jest o tym WHO, to ty na serio słyszałeś o czymś takim? Nie słyszałem, ale zastanawiając się, czy organizacja tak być, może certyfikować, no to WHO jest organizacją odpowiednią do tego, żeby ewentualnie taki certyfikat wydać i skasować za to całkiem porządne pieniądze. Kurczę, ja uwielbiam jeździć po Łodzi. Właśnie zauważyłem, że malowanie pasów zmienili na tym skrzyżowaniu. Fajnie, nie? Co nam jeszcze zostało, Adaś, powiedzmy? iPhony. No rzeczywiście, plotki o iPhone'ach. Tak, plotki o iPhone'ach, ale to wiecie co, nie będziemy przymrodzać o tych iPhone'ach, bo to jeszcze czas. Ale w przyszłym roku pewnie już na dobre pożegnamy te tradycyjne iPhony, czyli 8 i bye bye. A kolejne iPhony to już będą takie jak 10. No i będą z ekranami AMOLEDowymi. Ostatnio rzeczywiście coraz więcej ludzi, którzy używają iPhone'ów, żali mi się albo żali się przy mnie na to, że coś jest nie tak z iOS-em. No bo jest, cholera jest i co gorsze, w laptopach to samo zrobili. No. I wiecie, ja sobie mogę żartem ich przekonywać, że słuchaj, to nie jest wada, to jest feature i... Nie, ale coś się złego dzieje. Think different. Natomiast coś jest rzeczywiście nie tak i pewien mit powoli jakby zaczyna upadać, powoli się kruszy. No tak, do tej pory na zachodzie upada mit Pixela, nie? Pixele też mają problemy. Tak. Wiecie co, Pixele były u nas mniej popularne, może tak, no szczególnie, tak, u nas tego nie widać, ale na zachodzie, jak czytamy newsy zachodnie, no to tam sporo też ja mam. Wiecie co, ja mam wrażenie, że to jest efekt tej całej cholernej pogoni za tym, żeby więcej, lepiej, bardziej. Bardzo możliwe. I tak naprawdę producenci nie mają kiedy tego przetestować, tylko szybko wypchnąć na rynek, a testujemy my, wy, wszyscy klienci, a nie producenci i kurczę, dopiero później wychodzą poprawki, różne kwiatki. W zeszłym tygodniu to samo mówiłem, że kurczę, tak samo jak z samochodami się dzieje. Nie? Dlatego do znudzenia wam będę powtarzał. Jest. Dajcie testować innym, kupujcie rozwiązania sprawdzone. Chyba że śpicie na pieniądzach i nie macie co z nimi zrobić. Wtedy możecie kupować nowości i dzielić się z nimi uwagami na temat nowości. Wtedy to se wsiądźcie w samolot i jedźcie coś pozwiedzać, cholera, a nie kupujcie kolejny smartfon.
Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy. Na początku tygodnia w Korei zadebiutował smartfonik. Nie jakiś specjalny, z fajnym aparatem. Do szerokie selfie. Z fajnym aparatem do selfie z przodu. On u nas... Klon? Znaczy, to jest, wiesz co, bo wiecie, bardzo... ja byłem na urlopie, a później byłem na, w związku z tym. Bardzo blisko K10 2017 na to mi zwrócił uwagę czytelnik. Aha. I choroba chyba ma rację, bo i specyfikacja jest podobna i wygląda, no, ale nie, to jest inny model, ma inne oznaczenie, tego się musimy trzymać. To jest X401, ale, tak? Tak, tak, ale tak. Jest bardzo podobny, no więc... Ja już chciałem tutaj opowiadać wam, nawijać wam makaron na uszy, że jak się pojawił u Koreańczyków, to prawdopodobnie nas prędzej czy później wiecie będzie. Co, my mamy podobny, jeżeli nie taki sam, to bardzo podobny model. Czyli ta nowa K10. Jakaś jest wersja, jakaś jest to wersja dla Korei. Powiem wam szczerze, trzeba by było dokładnie przyjrzeć się specyfikacji, bo tam pewnie będzie różnica w obsługiwanych zakresach. Koreańczycy może coś dołożyli, na przykład telewizję. Serdecznie was zapraszam do naszej porównywarki. Serdecznie was zapraszam do porównywarki naszej. No. Można sobie porównać wszystkie dane. I jeszcze jedna rzecz dorzucę, motomocy w Polsce. A właśnie, są nowe motomocy. Na dole macie link, możecie sprawdzić, co ile kosztuje. Jest kamerka 360, jest nowy głośnik, który wygląda tak jak stary, ale podobno gra lepiej. Jest pad do grania, taki, który zmienia telefon w konsolkę. Mnie się podobają dwa. Podoba mi się właśnie ten pad, chociaż ja akurat zbyt często na smartfonie nie gram, ale jest to gadżet rzeczywiście bardzo fajny, wiem. Natomiast druga rzecz, która mi się bardzo podoba, to jest aparat fotograficzny, który Adamowi się nie spodobał, bo jednak wymaga troszeczkę, no cóż, nie można podnieść i zrobić zdjęcia. Nie, poczekaj, to nie jest to, że mi się nie spodobał, tylko do moich zastosowań, czyli do pracy, bo ja to chciałem kupić sobie do pracy, on się nie sprawdził, ale nie znaczy, że to jest złe rozwiązanie. To jest aparat z bardzo dobrą optyką, warto sprawdzać przeceny, jak się gdzieś kiedyś może pojawią. Mówimy o modzie Hasselblada, jakby się nie sprawdził. Tak, znaczy i jeżeli macie Motorola oczywiście, bo on tylko do dwóch Motoroli pasuje w tej chwili, zdaje się. Do trzech? Czterech? Nowe jeżeli wyszły. Ja dobrze liczę? Do czterech, masz rację. W tej dobra rzecz, no. Tylko to dla kogoś, kto lubi się bawić fotografią, a nie wyjąć i zrobić zdjęcie. Tak, tak. To jest podstawowe. Rzeczywiście wymaga stanięcia, zadbania o wymaga ostrość. Pietyzmu odrobinę, a nie po prostu pstrykania. Dokładnie. A ja pstrykam, a nie robię zdjęcia. Byłem z niego bardzo zadowolony, bo ja robię zdjęcia niespiesznie. Przynajmniej staram się robić zdjęcia niespiesznie. Masz czas widocznie. Mam czas. No da, na czas nie zawsze. No i dla niektórych, słuchajcie, bardzo fajnym rozwiązaniem oczywiście będą plecki z bateryjką. Tak, no bo to jest, to się zawsze przyda. To się zawsze przyda, prądu nigdy dosyć. Ba, możecie sobie kupić na przykład dwa takie urządzenia, jedno wam się wyczerpie, jesteście gdzieś tam na biwaku w plenerze, jak zakładacie drugie. Nie trzeba nosić powerbanku, telefon nie rośnie jakoś, nie wiadomo jak. Wiem, że nasi najmłodsi widzowie z kolei lubią muzyczki głośno posłuchać na telefon. No to te głośniczki też. Głośniczki też się Nie, głośniczki jak na swoje rozmiary grają naprawdę bardzo spoko. Adam testował, także... To ja testowałem tą pierwszą wersję, drugą chyba Jola miała. Recenzje u nas znajdziecie jednych i drugich, z tego co pamiętam, także sobie zajrzyjcie. Głośniczki Jola testowała przy okazji Moto Z2 Play, a ja z którąś Moto Z-ką chyba miałem te głośniczki. Ja muszę sobie zakonotować, że już jest więcej niż dwie, bo jak ja testowałem ostatnio, czy nie testowałem, ja się bawiłem po prostu. Jacek ostatnio testował V3 Motorola. No dobra. Nie będę go bił na wizji. Piąteczek jest, kurczę. Piąteczek jestem. Jedziemy do domu. Miłego weekendu. Odpoczywajcie. Wypocznijcie, bawcie się dobrze. I nie poprzeziębiajcie się i uważajcie na Marcina, bo Marcin ma wiać. No tak. Podobno nie będzie taki straszny, jak malują. Ostatnio Grzegorz tutaj się był, tak? Tak, Grzesiu narozrabiał. Marcin podobno ma mniej rozrabiać. Działo Marcinem. Spoko. Dobra, zostawmy. Cześć, bawcie się dobrze, hej. Cześć.